Nazywam się Szymon Zychowicz, pochodzę z Koszalina. Tam debiutowałem w Teatrze Propozycji Dialog w bardzo zacnym towarzystwie jako pieśniarz, poeta. Jak ktoś kiedyś o mnie napisał, jestem muzykiem, poetą kaszpirowskim. W tej kolejności. Obecnie mieszkam w Bielawie, porzuciłem Kraków na rzecz tego cudownego miasta. Tam nadal piszę, komponuję, ale przede wszystkim żyję. Na pewno moje imię ma, czy dla niej słowo on, to zawsze byłem ja, czy dla mnie zsyła deszcz, czy dla mnie chowa wstyd, czy dla niej jeszcze ja, czy dla niej jeszcze my. Jeśli nie odpowie nie, a jeśli nie odpowie tak, czy już nie będzie mnie, czy jeszcze będę ja? Poskładam w talię domy z kart, zawinę w kłębek życia nić, zamienię ona w moje ja. Już nie będę o niej śnić. Czy wtedy spadnie deszcz, choć ja to już nie ty, bez niepotrzebnych łez, bo my to już nie my. Były kiedyś takie koncerty w Opolu poetyckie, gdzie zawsze ktoś był gospodarzem. Ja byłem na takim koncercie, gdzie gospodarzem był Grzegorz Turnał. Jemu wspomniałem, że mam zamiar przenieść się z Poznania na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i byłoby mi miło móc zobaczyć Piwnicę pod Baranami. On mnie zaprosił, po wakacjach przedstawił Piotrowi i tak właściwie rozpoczęła się ta moja ośmioletnia zabawa w kabaret, w również zacnym towarzystwie. Po 8 miesiącach, bo to jest pewna tradycja, trzeba najpierw terminować, po 8 miesiącach dostałem tak zwany angaż, czyli prawo do przydomku artysta piwniczy. Ale jak się potem okazało, były to tylko słowa, ponieważ piwniczaninem się albo jest, albo nie, a jak już się nim zostaje, to się jest do końca życia. A ty jesteś? Jestem, podobno jestem, co słychać podobno w moich koncertach. Co jest bardzo ważne, Piwnica pod Baranami nauczyła mnie pewnej elegancji występowania na scenie i staram się nie tylko występować elegancko, ale i uczyć młodych artystów, młodych adeptów tej jakże pięknej sztuki śpiewania. A jeśli nawet powie nie, a jeśli nawet powie tak, to już nie będzie mnie, to już nie będę ja. Poskładam w talię domy z kart, zawinę w kłębek życia nić, zamienię ona w moje ja i już nie będę o niej śnić. Czy wtedy spadnie deszcz, choć ja to już nie ty, bez niepotrzebnych łez, bo my to już nie my. Niech w końcu spadnie deszcz i skończy się ta gra, bez niepotrzebnych łez, bo my to już nie ja, nie ja, nie ja. Thank you.
powiedz mi, dlaczego przez tyle lat nie było twojej płyty? Ja pamiętam kasetę, owszem. Ona się nazywała... Zamiast łez. Zamiast łez. Zamiast łez. To było nagranie z koncertu w piwnicy pod Baranami. No wtedy jeszcze kasety istniały. Jakoś się nie składało. Dostawałem różne propozycje, ale chyba nie takie, jakie bym chciał. I trwało to aż 20 lat, ale ja się naprawdę bardzo cieszę, że tylko 20 lat, bo mogło trwać i 30. A po 20 latach jest bardzo dobrze nagrywać płytę, bo człowiek ma już jakieś doświadczenie. I już dobrze zna te piosenki. I bardzo dobrze zna te piosenki i się nie myli, co jest bardzo oszczędne, no bo studio kosztuje, studio nagrań, więc mi się udało w ciągu 8 godzin nagrać wokale bez poprawek praktycznie, także rzeczywiście nauczyłem się tekstów przez te 20 lat. Tak jak powiedzmy wystarczyło mi zaledwie rok studiów na Jagiellońskim, na filozofii, żeby już wiedzieć wszystko i móc zrezygnować. Po prostu wiesz, że nic nie wiesz. I że nic więcej się nie dowiem, prawda? I tak samo, no mam nadzieję, że po tej płycie będzie następna, bo być może kusiło mnie, żeby ją nagrać, po prostu dać w prezencie polskim słuchaczom i zająć się jednak ukochaną uprawą marchewki, na przykład w moim ogródku. Boże, co jesteś, który wiesz, wołam cię. Uczy mi gest, daj mi nadzieję, wiarę w to, że ujrzę ją, że ujrzę ją. Bo życie jest niewiele warte bez niej, gdy nie ma jej. Ja wciąż w sobie mam, jej obraz mam. Daj mi dość siły na to, by przez życie iść, jak suchy liść. O, daj płomień nadziei we mnie wznieć, zanim uważnie tego, co śpiewałeś na koncertach, ale na tej płycie, która się nazywa... Po prostu. Szymon Zychowicz, są chyba głównie piosenki stare. Czy jest tam coś nowego? Są nowe też piosenki. Ja w ogóle chciałem nagrać nową płytę, nową pierwszą płytę. Ale tak mnie namówiono, że przecież ze względu na fanów 20-letnich z prezentem dla nich umieściłem tam kilka piosenek znanych z dawnych lat. Kilka piosenek, sztuk dwie takich świeżych, troszkę już śpiewanych przeze mnie. No i dwie piosenki zupełnie nowe. Piosenek mam w ogóle więcej, ale no, musiałem tak wybrać. Powiedzmy, że takie naprawdę taki autorski wybór pozostawiam sobie przy drugiej. Czyli repertuar na drugą płytę jest, tak? Repertuaru mam właściwie chyba na 8 płyt, bo przez 20 lat komponowałem tych piosenek, w większości nieznanych chyba publiczności. Także no, jak dobrze pójdzie, będę miał dużo pracy. No, właściwie przyjemności. Panie na górze, wierzyć chciej, ja szukam jej, wciąż szukam jej. Daj mi nadzieję, wiarę w to, że ujrzę ją, że ujrzę ją. Bo życie jest niewiele warte bez niej, gdy nie ma jej, nie ma mnie. O, daj płomień nadziei we mnie wznieć, zanim do końca wypalę się.
zanim do końca wypalę się. Wracając do płyty, tytuł po prostu, jak całe moje życie dzieje się po prostu, więc po prostu któregoś dnia okazało się, że polskie radio chciałoby wydać materiał, który nagrałem wcześniej. Potem okazało się, że takim patronackim, przychylnym okiem spojrzał program trzeci na tą płytę. Płytę nagrywałem, stworzyliśmy właściwie wspólnie z muzykami Krzysztofem Baranowskim, wspaniałym pianistą, Krzysztofem Ciesielskim, kontrabasistą i Ireneuszem Budnym, perkusistą cudownym, chociażby z tego powodu, że potrafi przez 5 minut grać jeden rytm, nic nie zmieniając. To rzadkość. Wyszedł z domu 3 lata temu. Od tego czasu nigdy go nie widział. Czy ktoś na niego czekał? Podobno tak. Ale 3 lata to bardzo długo. W domu, gdzie przeciekał dach. Ogród zarósł i okna są brudne. Pełna skrzynka na listy wiatr. Zamieszkał komin i studnie. Dlaczego odszedł? Bo taki był. Choć w słowach śmiały, w myślach był mocny. Omijał ludzi. Po prostu żył. Po prostu. Rozmawiamy tuż przed koncertem Najskrytszych Marzeń. Przypuszczałeś, że wystąpisz kiedyś w takim koncercie? To było moje skryte marzenie właśnie. Tak. Czyli się spełni. Tak, tak. Kiedy ja zaczynałem śpiewać, to był już legendarny koncert jeden. Właściwie dwa, ale jeden ten główny. I gdzieś tam się przegrywało na kasetach, jeżeli dobrze pamiętam. I to byli wspaniali śpiewający artyści, a człowiek tak myślał, że może kiedyś i on zaśpiewa w tym koncercie, no i dzisiaj się to wydarzy. A jakie to będą piosenki? Boże, który wiesz, piosenka starsza. Wyszedł z domu 3 lata temu, to jest taka jedna z nowszych moich piosenek, bardzo osobistych. I Wolni od trosk. Wolni od trosk, jak zwykle z wielkim życzeniem, żebyście Państwo byli wolni od trosk. Szczęśliwi ci zbędnych rycerzy, co mostu za sobą nie palą, co mogą wrócić, wyrzucać rany, przeżyć, to bardzo dużo, a przecież tak mało.